would risk your lives, and for what? Let's finish this! Cześć, witam. Zaczynamy chapter 12 już z Uncharted. Misja na morzu. Tutaj do zdobycia jest całkiem spora ilość skarbów i innych dokumentów. Postaram się to oczywiście wszystko zebrać i wam pokazać. I co ciekawe, będziemy pływać. Pływać łódką. Także ostatnio żeśmy jeździli. Teraz będziemy się poruszać po morzu. Nathan? No? Widać ląd. Jak ci się podoba? A, całkiem fajnie. Możesz mnie zastąpić? To ciągłe bieganie, uciekanie śmierci spod kosy. Trzeba skorzystać z okazji i koniecznie docenić to, gdzie zaszliśmy. Sic parvis magna. Sic parvis magna. Słuchaj, braciszku. Elena ci odpuści, nie martw się. Każdy by odpuścił, jakby zobaczył taki skarb. No, nie wiem. Chyba tym razem miarka się jednak przebrała. Chłopie, pół światu tego kwiatu. Będę się martwił nad jakąś babą jedną. O matko. Ale widoczki petarda, no patrzcie, jaka woda. Myślałem, że będzie większa. Na pewno to jest dobre miejsce. To co, zaparkujemy gdzieś. Kurczę, powiem wam, że szukać skarbów na tych wszystkich wyspach, to mnie trochę to przeraża. Przynajmniej jest jakaś wyspa, nie? Ta, no jest jakaś wyspa. Wypatruj czegoś stworzonego ludzką ręką. Co to jest siódemka? Piracką ręką. Aha. Tak. Wyzeruj pozycję kamery, okej. Okay. Ojojoj. Ta cała Libertalia okaże się szałasem postawionym przy plaży. Tak, albo domkiem na drzewie. A może Avery wydał cały majątek na przygotowania do wyprawy i skończyła mu się kasa na budowę Libertalii. No, czekajcie, może najpierw zaczniemy tutaj od tego miejsca. No, powiem wam, że fantastyczny pomysł. O kurde. Do takiej płytkiej wody, skakać na główkę. Sam chodźmy się rozejrzeć. Czekajcie, bo tu widzę chyba nagrobek. Także zaraz sprawdzimy. Tam widzę, jakaś jaskinia jest. Ciekawe, jak zginął. A? Raczej już nam nie powie. Dobra, co to jest? Rest in peace. Spoczywaj w spokoju. Dobra. W sumie nic szczególnego. Spójrz na tę jaskinię. Coś tu jest? Zapasy z innej wyprawy. Jest. Aha, co tam masz? Wiecie co, przeczytam to, bo sam jestem ciekawy tej historii. Rok temu stałem w obskurnej więziennej celi w Panamie, trzymając tajemniczy drewniany krzyż. Dzisiaj stoję na brzegu bezludnego archipelagu zagubionego gdzieś na Oceanie Indyjskim. Jestem o krok bliżej od zdobycia tego, czego nie dane było zdobyć dziadkowi Barnesowi. Widzicie, tu jesteśmy na Oceanie Indyjskim, a ja tutaj was wprowadziłem w błąd, także sorki. Kapitan Darby i jego ludzie zaczęli we mnie powątpiewać. Zarówno śmierć kwatermistrza, który wpadł w pułapkę w Szkocji, jak i tygodnie, które straciliśmy na przeczesywanie gór w Kings Bay, nie
dodały ludziom pewności. Na szczęście dzięki niezawodnym umiejętnościom nawigacyjnym do Vera udało nam się dotrzeć do tego tajemniczego miejsca, co od razu poprawiło wszystkim nastrój. Dwóch ludzi zapadło na tyfus i musieliśmy ich odizolować. Reszta rozbija obóz i przygotowuje się do zapuszczenia się na wyspy. Jako że mam chwilę wytchnienia, moje myśli wędrują ku Claire. Gdy upajam się widokiem tych zapomnianych wysp, czuję cień żalu, że nie ma jej tu ze mną, że nakłoniłem ją, by została. Na szczęście niedługo się spotkamy i jestem pewien, że będzie lepiej. Jeśli Claire wysłucha mojej relacji z tej wyprawy, niż jeśli miałaby przeżyć ją osobiście. Dzisiaj odpoczywamy. Jeśli los i opatrzność się do nas uśmiechną, za miesiąc będziemy żeglować do domu ze skarbem Avariego, gdzie, jak mniemam, czekać będzie nas chwała. No fajna historia. Myślę, że warto to czytać. Tym bardziej, że nie robimy jakiegoś speedruna. Nie chodzi o to, żeby grę ukończyć w 5 czy 10 godzin. Był pusty. Pewnie korzysta z tych samych wskazówek. Czy co, opłyniemy sobie wyspę dookoła prawdopodobnie. Przynajmniej tak patrzę na to, pięknie wygląda. Ja pierdziu. Już ta woda może nie jest jakaś idealnie realistyczna, bo tych fal tutaj za bardzo nie ma, takich klasycznych, ale i tak to wygląda kapitalnie. Ale samo tutaj poruszanie się, pływanie zarówno tą łódeczką, jak i tym jeepkiem, no jest naprawdę zrobione z gracją. Wszystko dosyć płynnie to działa i szybko. Pomijając te jego szalone poszukiwania skarbu, Avery miał łeb na karku. W sensie? Że według swoich zasad przemierzył świat. Zgarnął fortunę. A, jasne. Że pełno ludzi chciało go zabić. Nathan, patrz, dostatek! A raczej jego resztki. Słuchajcie, zobaczmy to. No. Opsa. Patrzcie, możemy nurkować. To jest kapitalne po prostu. I też jak to wygląda wszystko. Coś tutaj znajdziemy? O, jest tu coś, jakiś dokument kolejny. Ła, kolejny dokument. Stary list. Do czytania. 24 stycznia 1808 rok. Koszmarny sen. Znowu byłem w tym panamskim więzieniu. Wokół szyi miałem stryczek, a katem był mój dziadek. Trzymając przede mną krzyż dyzmy, wycedził. Wszyscy odpowiadamy za swoje czyny. Jonatanie Barnesie. Wypchnął mnie z wieży. Zacząłem spadać. Gdy obudziłem się, zlany zimnym potem, wokół rozległy się szaleńcze krzyki. Nasz takielarz, pozbawiony rozumu przez gorączkę, odpłynął naszą karawelą. Darby próbował go powstrzymać, ale chłopak dźgnął poczciwego kapitana i zostawił go na plaży, by się wykrwawił. Dopadliśmy go dopiero, jak statek osiadł na mieliźnie. W ramach kary za ten niewybaczalny czyn kazałem przywiązać takielarza do złamanego masztu. Pierwszy oficer Heiss upierał się, że to niepotrzebne okrucieństwo, że wystarczyłaby jedna kula, ale ja ani myślałem zmienić zdanie. Jeśli mamy uniknąć podobnego incydentu i jeśli ja mam odnieść sukces, to muszę wysłać jasny sygnał. Zebraliśmy tyle zapasów, ile mogliśmy i zanieśliśmy je do drugiego statku. Gdy zapadła noc, udaliśmy się do jaskini i pochowaliśmy kapitana Derby'ego. Ludzie byli zajęci przygotowaniami, ale nie sposób było nie słyszeć ich narzekań i wątpliwości co do sensu naszego pobytu tutaj. Zebrałem ich wszystkich wokół grobu Derby'ego, po czym powiedziałem: nie pozwólmy, by jego śmierć poszła na marne. Zaszliśmy daleko. Skarb Avariego i związana z nim chwała bez wątpienia czekają na nas. Dobra. Kolejny dokument zebrany. Zdaje się, że tutaj chyba jeszcze... Znalazł skarb? No, gdyby tak było, świat by oszalał, więc wątpię. Obyś miał rację. Tamten grób należał do członka załogi. Powiem wam, że szkoda, że nie ma chyba, ale
Wiecie co, jeszcze sobie sprawdzę, ale wydaje mi się, że nie ma czegoś takiego jak szybki bieg czy jakiś sprint. Skok, dziennik, wolny chód. No właśnie, nie ma czegoś takiego. Walka, kierowanie pojazdem. Czyli to jest jakby maksymalna prędkość poruszania się pieszo. A, gdzie on płynie, kuźwa, jego mać? Tutaj chyba jeszcze coś jest. O, proszę. Notatka z dziennika. Zatopiony statek Jonathana Barnesa. Z pewnością jesteśmy w dobrym miejscu, albo obaj przybyliśmy nie tam, gdzie trzeba. Oj, co to się tutaj wydarzyło? Za dużo nacisnąłem razy. Kuźwa, patrzcie jak tak wygląda, ja cię pierdziel. O! Co to mamy? Kieszonkowy zegar słoneczny z Mosiądzu. Jeden jeszcze skarb przeoczyłem gdzieś tutaj. Znaczy tutaj, może gdzieś w pobliżu jest. Pytanie, czy na przykład jest w tej grze coś takiego jak poziom tlenu. Ale chyba nie. Dobra, nie będziemy próbować. Może innym razem. Gdzie on kuźwa popłynął? No, bez jaj. Niby. Aha, to wcale kuźwa nie jest bliżej. O, mordę. Ale kurde, powiem wam, że chętnie pochodzimy po takich bezludnych wyspach. Może z jakimś wykrywaczem metalu, może byśmy znaleźli jakieś skarby. Wykąp się w oceanie w pobliżu zatopionego statku. O! Nie musisz pływać. Mamy jakby łódź. No kurwa, gdzie goś ucieka mi? Kurde, nie wiedziałem, że to się wiąże z osiągnięciem. Znalazłeś coś? Tak. 4 miliony w mogolskiej walucie. Hahaha, zabawne. Dobra, płyniemy dalej. Staram się tutaj wszystko wam pokazać, wszystko zebrać. Czekajcie, tu jest jakaś wyspa. Chyba. Mam wrażenie, że stoimy u progu znalezienia czegoś wspaniałego. Jestem jednocześnie podekscytowany i przerażony. Dobra, tu nas nie było. Troszkę powiem wam, nierealistyczne jest to wybicie się z tej łódeczki. To tak wygląda, jakbym gość miał kuźwa siły w nogach jak koń. Zawsze o nich zapomina. Mokrych się przynajmniej nie przegrzejesz. Czekajcie, czy ja dobrze idę? Tutaj cholera, chyba nic nie ma. Chociaż nie, moment. Coś tu jest. Jest skarb. Tabakierka z zamkiem szyfrowym. Dobra. Może nie jest to Libertalia, ale naprawdę tu ładnie. Nie mogę zaprzeczyć. No, pięknie, pięknie. Taką wyspę mieć. Na własność. Czekajcie, tutaj coś... Nie, to chyba nie. No ba, pójdziemy dalej. Wiem ci, żebyś rzucił fajki. Chodź, spadamy stąd. Da. Już idę. Pójdziemy dalej, oczywiście. W lewą stronę. Spróbujmy tu. A, miałem nosa.
Kolejny skarb. Tym razem perskie skórzane etui na notatnik. Dobra, wiecie co, ja sobie chyba tak zaskoczę. Ale nie na... Łajbę. Dobra. Gdzie teraz? Gdzie tutaj może być... Dobrze, tu zobaczymy. Tam jest kolejna plaża. Kurde. To jakaś linka jest. Rozejrzyj się tutaj, idziesz? Się pytasz, no jasne. Coś tu mamy do zebrania. Ej, zobacz, jakiś wyciąg albo coś. Nie widzę wejścia na górę. A, tu nie ma nic. A, nie trafiłem. Kuźwa, gość co zrobił, no nie wierzę. Zwijam. Się. Spokojnie, nie nerwowo. Taka woda oceaniczna, czy w ogóle morze, ma jeden zasadniczy minus. Generalnie jest słona, więc no nieprzyjemnie się za bardzo kąpię w takiej wodzie. Wolę wodę słodką oczywiście, to chyba każdy się ze mną zgodzi. Ale plus jest tego taki, że ciężko się utopić w takiej wodzie słonej. Ej, no co goś kurwa pierdziela. No ale wiecie, widoczki, byłem na kilku wycieczkach w Grecji, powiem wam, że no ta woda jest taka błękita, może nie wszędzie i to też nie o każdej porze dnia, ale... Nathan, tutaj! No to na pewno wzniesiono ludzką ręką. Piracką ręką. No ale taka plaża z piaseczkiem... Kapitalna sprawa. Kolejna jaskinia. Aha. Co tym razem? Srebrne perskie pudełko na pióra. Jaskinia, ale tutaj jest pusto. Tu mam jakiś totem do zbadania. Tam jest jakiś budynek. Dobra. O. Co tym razem? Srebrno-drewniany kufel. Dobra. Wow, to szaleniec z załogi Burns. Po prostu go tu zostawili. No, nie fajnie. Jonathan Burns srogo karał za morderstwa i rozbijanie statków. Niezbyt przyjemny koniec. Wiecie co? Myślę, że tutaj warto byłoby może rzucić okiem. Kurde, pieczona. Tu jest jakieś przejście. Fuck.
Holender. No pięknie tu jest, powiem wam, że chciałbym tu zamieszkać. O. O kurde. Wiecie co? W sumie to dobry pomysł. Wejdźmy tam na górę. Aha, tu jest zamknięte. No, co jest? Pytanie, czy w ogóle damy radę tam wejść? Sam, tędy. Może zrobimy zdjęcie tego? Aha, szewron, strzała. Coś jak strzałka kompasu. O cholera. Jak to zrobiłeś? Ty mnie nauczyłeś, że trzeba wszystko wciskać. Popatrz tam, ten sam symbol. I na strzałkę. Sprawdźmy, na co wskazuje, co? Jest po drugiej stronie wyspy. Dobra, ty sprawdź symbol strzały, a ja przyprowadzę łódź. Zgoda. Wiecie co, bo tutaj jeszcze pewnie znajdziemy co nieco fantów. Skąd miał taką linę długą? Śmiem wątpić, że to chyba lepsza gra niż Red Dead Redemption 2, dlatego że... Znaczy tam był świat otwarty troszeczkę inaczej inna gra, ale tutaj mamy różne klimaty naprawdę i... No tutaj jeszcze jakieś jaskinie są, czekajcie, zobaczmy. Jaskinie może. Jaskinia, o, prędzej tak. A, bo żeśmy tu się wrócili, dobra, okej. Tylko nie chcę czegoś przeoczyć. O, będziemy musieli się tam gdzieś. O, tam też się coś pojawiło. Sprawdźmy, dokąd prowadzą te strzały. Okej. No tam jest ta strzałka kolejna, nie? Dobra, myślę, że nie ma co tutaj łazić. Sam, no chodź. Dobra, czekaj na mnie. Nie wiem, czy... A ja wiecie co, ja chyba tutaj byłem, no. Hej, fakt. Bart, tam jest kolejna strzała. Która prowadzi gdzie nas? Tam? No ale to ona tak prowadzi nas gdzie? Tutaj na morze? Bez sensu. Nie no, myślę, że to... A! Wróć, tu jest coś. O cholera. Tam? A no nie sądzę, żebyśmy tutaj gdzieś nurkowali. Kurde, powiem wam szczerze, że nawet nie wiem, gdzie teraz iść.
O, Lender. I co to może zrobimy na... A, tu jest strzałka. A, okej. Dobra. To teraz tam. Okej, widzicie, nie zauważyłem tego. Teraz by się chyba w sumie wszystko zgadzało. Teraz tam. Czekajcie, tutaj nie byłem w środku. O, już mordę. Cholera! Ło! Ło! Kuźwa, jakie widoczki, jaka grafa. To o to chodziło, żeby tutaj, kurczę, odkryć te strzałki. Kapitalne tu jest, ja pierdzielę. Moment, jak tam wejść? Dobrze, że nikt nie odkrył tego miejsca. Roiłoby się tu od turystów. Ej. Myślicie, że to tam trzeba iść? Nie wiem, tutaj nie damy rady, cholera. Po tym? Można byłoby też tutaj łódką podpłynąć, ale co mi to cholera da? Jak się tam wdrapać? Spróbujmy z tego ewentualnie jeszcze. Tylko, że tutaj co on to da też? A! No i proszę. No, zobaczymy. Nie powiesz mi, że się teraz źle bawisz. Co, masz na myśli tę wspinaczkę? Tak, wspinaczkę na klif znajdujący się na ukrytej pirackiej wyspie. No stary. W sumie... Moim zdaniem to coś niesamowitego. No ale tutaj gdzie ja tutaj przejdę dalej? Bez sensu. A, moment, tutaj mamy jakąś... A, dobra, okej. Widzicie, gałąź jest. Z tamtej strony. Jeszcze odrobinkę. Zawiesimy się na gałęzi. Dobra. A tu jest przejście, dobra. Dobra, wracamy do gry. Hej, nie tak szybko. Nie chciałbym sobie skręcić karku. Kuźwa, jaka gra. Ja pierdolę, wow, patrzcie tu. Avery chyba nie był entuzjastą subtelnego minimalizmu. Co? Kto bogatemu zabroni, nie? Chodź, rozejrzyjmy się. Tu chyba nie ma nic. Tu jest jaskinia. Tu jest jakieś przejście. Kurde, nie wiadomo gdzie iść. Ciemno tu. O, tutaj coś świeci. Dekańska misa z brązu z dzióbkiem. Dobra. Ale wiecie co, jeszcze zanim pójdziemy dalej. To może tutaj coś znajdziemy, jakiś skarb. O! Czekajcie, bo tutaj albo będziemy szli zaraz, albo to jest opcjonalna. O, spójrz, główne wejście jest zawalone gruzem. Znowu. O, najwyraźniej budowlańcy Avery'ego nie wzięli pod uwagę erozji. Najwyraźniej. No tak myślałem. Znaleźć inną drogę. Tutaj mamy przejście. Kurczę, powiem wam, że ta gra jest tak zajebista, że chyba skuszę się i kupię konsolę i nagram, znaczy nagramy może te starsze też odsłony, chociaż pewnie 90 osób grało, widziało, więc, ale
Wiecie, też dla siebie może to bym zrobił. Chociaż nie obiecuję, ale... Dobra. Nawet nie wiem, na jakie... Na które konsole wychodziły te części, ale to nie problem sprawdzić. Dobra. Ile można dźwigać ciężary i się czołgać? Wiecie co, bo tak... Wspaniałe życie, łowcy skarbów. Zanim tam pójdziemy... Chodzenie po nim jest super. Naprawdę. Wow. Kapitalna wyspa. Te łuki przypominają mi katedrę świętego Dyzmy, ale nie wiem. Jak oni to zbudowali? O, most linowy. No patrzcie tu. Nie mówcie, że tam będziemy się spinać. Kapitalne, o. Czekajcie, zanim tam wyjdziemy, może to jeszcze się upewnię, że wszystko żeśmy tu przeszukali, ale chyba, chyba tak. Weź się tam rozejrzyj. No jasne. No i? Jest przejście, ale nie widzę wejścia na górę. Moment. Ja pierdziu. Przynajmniej dostałem się na drugą stronę. No dobra. Jeszcze ciebie muszę tu wciągnąć. Czekaj. Jakie widoczki, ja pierdziu. Sam! Masz coś? Sam! Hej, jesteś tam? Tutaj przeskoczymy. Cholera jasna. Tu też jakieś... Zobaczmy. Wejście jest. Zniszczyłem swoje małżeństwo. Odrzuciłem przyjaciela. Ściągnąłem sobie na głowę dwoje świrów. Mogolska rzeźba słonia, dobra. Nie, no bez przesady. Przynajmniej nie ma tu nikogo, kto nazwałby mnie idiotą. Bez przesady. Ło! Ups! Hops, hops! O, już może. Już się tu wgramoliłeś? Gdzie ty byłeś? Szukałem sposobu, żeby cię tu wciągnąć. Dobra, przeskocz na drugą stronę. Dzięki. A widzicie, można było też zaczekać. Nie zatrzymujmy się. Okej. Myślicie, że nam się to do czegoś przyda? Ja pierdziu. Tu jest jakaś lina. Nie mówcie, że będziemy zaraz coś mocować to. Niezły widok. Nie słyszałeś mnie? Kiedy? No tam, wołałem cię. Nie słyszałem, a co? Martwiłeś się? Tak, że gdzieś pobłądziłeś. Że niby ja błądzę, tak? Ale o co ci teraz chodzi? O nic. Idziemy? Tak, chodźmy. Kurczę, patrzcie, tutaj mamy przejście. Tu też jest jakieś przejście. Chociaż to może być zmyłka też, nie? Ale tutaj... No nie wiem, czy będziemy tam szli. Dużo... O, tutaj coś jest. Na rzeczy. No, ciekawe, jak tu przejść. Aha, dobra, będzie trzeba coś kombinować. Shit. No pewnie to się przyda. To nie jest potrzebne. Już tu jesteś. Chodźmy dalej. A, nie jest potrzebne, tak?
takim razie co? Nie mówcie, że tutaj będziemy się zaraz... Aha. Dobra. Chyba wiem, o co chodzi. O cholera. Dobra, fantastycznie. I tu... Sekundkę! Sam! Niestety ślepy zaułek. Ach, cholera. Dobra, no to wracamy. Tu coś jest przecież. Aha, ślepy zaułek. No fakt. Możesz w mordę. Kurde, myślałem, że tutaj przejdziemy tędy, ale... Ciulowa sprawa. Tędy nie przejdziemy, nie? Nie, tędy nie dam rady. Kurde, to powiem wam, że pomysły mi się skończyły. I to teraz? Co teraz? Na pewno uda się tam jakoś dostać. Chyba, że tędy, no patrzcie, tutaj, ale to jaga tam, gdzie... A w sumie to tutaj może byśmy dali radę. Jeszcze raz. Nie wiem, czy ta linia jest aż taka duża, żeby się tam rozbujać. Nie, no bez jaj, tam nie damy rady. Nie dam rady! Trzeba było spróbować, no ale to było do przewidzenia. Już wyczaiłem, o co chodzi. Mocujemy tutaj linę. No. Spuszczamy się. W zasadzie to chyba nawet z tej strony można by było zrobić. Widzicie? I tutaj jest. O. Podest, którego można się złapać. Też nie wiem, czy to mi to dokąd. Czy to jest dobry pomysł. Zejście na dół! Świetnie, idę za tobą. A, no właśnie. Dobra. Dobra, spoko, udało się. Dobra. Elegancko, teraz co? Tu. Tędy, czyli którędy. Aha. Dobra. To trzeba się chyba trochę rozbujać. Niezły skok. Dobra, damy radę. Tutaj. O! Silny chłop, trzeba przyznać. Okej, chyba cały czas idziemy dobrą drogą. Gdzie to? Zbadajmy tutaj jeszcze tą wieżę, bo... Coś czuję, że tam coś... Nikt tu nie dotarł. O, jesteś. Otomański hełm. Super. Myślicie, że tu znowu trzeba wskoczyć? Nie. A może? Jak byliśmy w sierocińcu. To sądziłeś, że kiedyś będziemy odstawiać takie numery? Nie, nie sądziłem. A, to o to chodziło. Chyba trzeba stąd zejść.
zanim zejdziemy, to tutaj jeszcze sprawdźmy to. A mamy kolejny skarb. Dekańska waza z brązu. Coś pięknego. Wiecie co tutaj chyba jest? Lina. Właśnie. Dziwny artefakt. Dobra. Pytanie, jak wrócimy teraz? Tą samą drogą, co żeśmy przyszli? Możesz mordę. Nie wiem, czy się złapię tego. Chyba, że moment. Nie. Tu trzeba chyba skoczyć. To druga największa cysterna, jaką widziałem. Ej, zaraz, a pierwsza? Później ci powiem. Ruszajmy na dół. Co, bo tutaj... Jest notatka z dziennika. To miejsce sporo się różni od tych obskurnych jaskiń w Szkocji. Im bliżej Libertali, tym wszystko bardziej okazało jej wystawne. Dobra. Czekajcie, tu? Myślicie? Tu jest skarb. Widzicie? Świeci się. Chyba jeszcze niżej. Maksymalnie są obniżone, cholera. Ja tam nie doskoczę. To będzie chujnia z makiem. Wariat. Dobra. Dobra, co tym razem? Mityczna gęś Hamsa. No to siup na dół. Wszystko w porządku? Prościzna. Właściwie, czekajcie, tutaj mamy sporo, widzę tego. O. Wow, co to jest? Sam, spójrz na ten model. To wygląda jak ulica. Myślisz, że to wszystko zbudowali? Z nimi nigdy nie wiadomo. Co to za wpis? Największy, najmisterniej zdobiony ratusz, skarbiec, dom espół, dzielonymi kwaterami, małe budowle, kwatery służby, pojedyncze domy. Dobra, mamy wpis nowy w dzienniku. A to co to jest? Doskonała robota. Okej. Szkoda, że nie możemy tego zabrać ze sobą.
Sam, zobacz. Może oni chcieli zbudować park rozrywki? Piratolandię. Czekajcie, bo tu widzę, że wszystko jest poblokowane. Plany trochę przykurzone. Sam, zobacz. Patrz, symbole piratów. Avery jest w samym środku. Avery i Tew, przewodzący kapitanom. Chyba spisują swój kodeks. Piracką kartę praw. Statek Avery'ego. Fancy. Tak, atakuje Gunsway. Tak to się zaczęło. Nathan, to historia powstania Libertali. A, to jest chyba to samo, to tutaj, nie? Moment, tutaj jeszcze coś mamy? Na razie może tam nie będę wskakiwał, bo... Może nie wypłyniemy stamtąd. O, tu też coś jest, okej. Okay. Sporo tu zapasów. Narzędzia, nasiona. O, prowiant raczej już przeterminowany. Więc co to za miejsce? O, drugą rozmowę mamy. W rodzaju zaplecza. Boże, to tu opracowali swój plan. Pozostaje pytanie, czy wcielili go w życie. A na pewno. Spójrz tylko. Nie stawia się wszystkiego na jedną kartę, żeby później zrezygnować. No, nie wszystko się zawsze udaje. No, wskoczmy tam. Wow. Kurde, to pływanie pod wodą w tej grze jest kapitalne. Ale tu chyba nie ma nic, dobra. Czas wracać. Chyba nie. O, kurde, coś tu jest. Pikowane pudełko ze skóry żółwia. Chyba mamy wszystkie skarby, tylko pytanie teraz gdzieś dalej. No chyba jedno pomieszczenie jeszcze było. Mianowicie chyba tu. Jakoś na pewno tam wejdziemy. Podnieśmy to razem, dobra? Okej. Okay. Wątpię. Wow. A, przed nami kolejna próba. No, na to wygląda. Sprawdźmy, jak to działa. Aha. Czekajcie, muszę taki sam symbol znaleźć, tak? Obracaj. Obracaj symbolem. Dobra, czyli to chodzi o to. Aha. To dalej. Jak stąd wyjść, kurwa?
No ale to... O kurde, taka zagadka. Doprowadźmy sprawy do końca. No ale to kurczę, moment. To się wszystko obraca. Ale nie wiem, w jaki sposób tutaj tym górnymi pierścieniami obracać. Tylko połowicznie świeci, nie wiem czemu. Dzisiaj to ma być na biały kolor, znaczy na jasny szary. Jednak chyba nie. Aha, bo to ma być pół czarne, a pół szare. Dobra, okej. Już wiem. No ma tak. A to co? Ej, patrz. Posągi. Kapitanowie. Jest Bonnie i Baldridge i Albasra i jak mu tam. Ten cały Albasra. Mogołę. Służył na Gunsway. Dlaczego bratał się z Avery? Jestem stracony. I udało mu się wysadzić skład z kroku. Avery z wdzięcznością wziął go w ziemię? Dokładnie tak. Dobra. Ponoć z nikogo stał się budzącym postrach fechtmistrzem. To musi być tak samo jak tutaj, widzicie? To ustawione. Poczekajcie, jak to przejdzie w tą stronę, to nie. To trzeba jeszcze obrócić. No, proszę. Teraz wystarczy przesunąć. Jest. No i się zaczyna. To teraz. Zobaczmy. Joseph Farrell, William Miles, Tariq bin Malik i Christopher Condent. To już ośmioro. Jeszcze? Aha. To się obraca. Co robi tak daleko? Jedno jest. A teraz to musimy ustawić w tą stronę. Okay. Muszę sprawdzić odległość, kiedy pada na nie światło. Udało ci się! Chyba tak. Reszta załogi. Richard Wand, Edward England i Thomas Tu. Sam, patrz. Chyba wiem, dokąd iść. Zaraz. Chwileczkę. To 11 piratów. Brakuje naszej gwiazdy. Aha. Dziwne. Zobaczmy. No dobra.
A dokąd teraz? Twój posąg Everiego się znalazł. Wiesz co? Zaczynam odnosić wrażenie, że Avery był narcyzem. Naprawdę? Tak. No to chodźmy, zobaczmy, co dla nas ma. Trochę tu wysoko. No czekajcie, tutaj coś mamy. Nathan, tu szczerze, jak nasza wyprawa wypada na tle twoich... Zapytaj mnie, jak będzie po wszystkim. No to na Tyrolce zjedziemy i będzie o... Gita z Malina. Nie zerwij się, nie zerwij się! Nie zerwała się. Bosko. Dobra, chodź! Łódź jest na dole. Chyba pierwszy, kapitanie. A czekajcie, jaka łódź? A tu, fakt. Ale to sprytnie zaprojektowali, to nie ma tak, że łazimy, robimy backtracking, tylko chodzimy zupełnie nowymi ścieżkami. Okej. Wyspa z pomnikiem Avery'ego jest po prawej. Tak mi się wydaje, że tutaj. Tej drugiej prawej. Jestem taki podjarany, że dosłownie ręce mi się trzęsą. Ej, kurde, sztorm jest. Znam to uczucie. Albo po prostu... Muszę zajarać. A może jedno i drugie. Czekajcie, bo ja źle płynę. Nie tu, kuźwa. Po prawej? Aj, no chyba fakt. Chyba tutaj to było. Ale kurde, jakaś burza się szykuje. Holender. Moja kulpa. Tak, to tutaj było, okej. Kurde, no co goś odpierdziela. Oto i on. Dan, miał facet tego. Pomnik jest olbrzymi. Chyba ma lunetę. Wcale się z nią nie patrzy. Może to my mamy spojrzeć. Wyspa skarbów. Czekajcie, jak tam wejść jeszcze. No, mamy chyba ostatnią rzecz do odkrycia. A byliśmy tutaj, pamiętam, byliśmy tutaj. A czekajcie. Chodź, sam. O nie, nie. Nie, czyń honory. Nalegam, chodź. Okej. No. Dajesz. No dobra, kapitanie. Co my tu mamy? Kolejna wyspa. No i? Jest wyspa w kształcie czaszki? Mów! Jest wyspa! Bez czaszki! To jest to. Libertalia. Niezły z ciebie optymista, braciszko. Tylko my tu dotarliśmy. Więc liczyłbym na odrobinę więcej entuzjazmu. Może najpierw rozwiążmy sprawę z Alcazarem, dobrze? Chodź. Okej. Okay. Co? Mówię okej. Nie, już ja dobrze znam to twoje okej. Na pewno coś ukrywasz, cwaniaczku. No, słyszę łodzie. O, już mordę. Czyżby Rafe? No, a kto inny? Szlagbat. Thank you.
To już znamy z prologu chyba.